Witajcie! Dziś chcielibyśmy zaprezentować Wam nowości, które znaleźć można w szeroko komentowanym systemie Microsoft Windows 8. Jest on największą rewolucją w okienkach od czasów Windowsa 95. Na własnej skórze sprawdziliśmy, czy droga obrana przez Microsoft jest słuszna, czy też nie. Okazuje się, że kluczem do zrozumienia nowych pomysłów Microsoftu są rogi ekranu, odpowiedzialne za przełączanie się między aplikacjami, włączanie panelu start czy paska bocznego. W lewym górnym rogu ekranu można przełączać się pomiędzy wszystkimi otwartymi dotychczas aplikacjami. Doświadczenie pokazuje, że jest to niezwykle intuicyjne rozwiązanie i sprawdza się ono w codziennych zastosowaniach. Aby zobaczyć listę otwartych aplikacji, wystarczy z górnego lewego rogu ekranu przesunąć kursor nieco w dół. Po prawej stronie znajduje się pasek pomocniczy, pozwalający na dostęp do wyszukiwarki czy opcji systemowych. Najważniejszy jest jednak lewy dolny róg ekranu, który pozwala na aktywowanie kontrowersyjnego panelu Start. Start składa się z kafelków reprezentujących zarówno aplikacje stworzone z myślą o interfejsie modern, jak i listę tradycyjnych programów. Dostosowywanie Startu do własnych wymagań może wymagać nieco czasu. Naszym zdaniem jest to jednak godny następca wysłużonego menu Start i po godzinie pracy nie sprawia on już żadnych problemów. Rozpoczęcie wpisywania tekstu na ekranie Start powoduje wyszukanie aplikacji. Z tego poziomu można ją uruchomić, przypiąć do ekranu głównego czy tradycyjnego paska na pulpicie Windows. Ekran można dowolnie konfigurować. Dla przykładu usuńmy aplikację Finanse. Programy w Windows 8 można instalować przy pomocy Windows Store, wbudowanego repozytorium aplikacji, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Zobaczmy, jak działa ta funkcja na przykładzie oficjalnego programu Wikipedii. Zaznaczmy tylko jeszcze, że wciąż istnieje możliwość tradycyjnego instalowania aplikacji. Aby zainstalować aplikację poprzez Windows Store, wystarczy kliknąć przycisk Instaluj i zalogować się przy pomocy konta Microsoft Account. Po wykonaniu tych dwóch prostych czynności, aplikacja jest automatycznie instalowana i umieszczana na ekranie głównym. Musimy przyznać, że programy stworzone z myślą o interfejsie modern wyglądają naprawdę ładnie i korzysta się z nich wygodnie nawet na urządzeniach bez ekranu dotykowego. Zobaczmy jeszcze aplikację Kalendarz. Sporym atutem kafelków jest fakt, że na bieżąco prezentują one informacje z różnych aplikacji, bez konieczności ich otwierania. Rozwiązanie to doskonale znane jest posiadaczom telefonów wyposażonych w system operacyjny Windows Phone. Mamy trzy nowe wiadomości. Zobaczmy je w aplikacji Poczta. Niektóre znane dotychczas programy mają w Windows 8 swoje dwie wersje. Dobrym przykładem jest tutaj Internet Explorer. W wersji modern na komputerach PC nie jest on jednak zbyt zachęcający do korzystania. Docenią go natomiast posiadacze tabletów.
Na szczęście użytkownicy wciąż mogą korzystać z tradycyjnego Internet Explorera. Z całym systemem zintegrowana jest usługa dysku internetowego SkyDrive oraz konto Microsoft Account, które synchronizuje dane z różnych aplikacji z różnymi urządzeniami i wersjami webowymi usług. Na przykładzie aplikacji Pogoda zobaczmy, w jaki sposób można przypinać programy Modern do brzegów tradycyjnego pulpitu. W trybie tradycyjnego interfejsu zrezygnowano z efektów przeźroczystości Aero. Microsoft postanowił wrócić do korzeni i postawić na prostotę. W przeglądarce plików postanowiono zastąpić tradycyjne menu przez wstążkę, znaną na przykład z pakietu Office. Jeżeli jesteście sceptyczni do tego rozwiązania, nie ma najmniejszych powodów. Jest ono bardzo wygodne i niejednokrotnie szybsze od rozwijanego menu. Warto zaznaczyć, że elementy wstążki zmieniają się odpowiednio w zależności od aktualnie zaznaczonych plików. Chciałoby się rzec, w końcu! Microsoft uczynił kopiowanie plików nieco bardziej zaawansowanym i dodał takie funkcje jak podgląd transferu w czasie rzeczywistym, lepsze radzenie sobie z ewentualnymi błędami w kopiowaniu, czy możliwość chwilowego wstrzymywania procesu. Zmianie uległ również menedżer zadań. W wersji uproszczonej jest jeszcze prostszy, a w wersji zaawansowanej ma jeszcze więcej funkcji niż dotychczas. To, co ogólnie razi w Windows 8, to brak spójności interfejsu. Ot, tu mamy dymek, a tu z kolei wysuwany pasek boczny. W interfejsie Modern często ułożenie przycisków jest mocno nielogiczne i nieprzewidywalne. Na koniec zaznaczmy, że elementy graficzne panelu Start są łatwo konfigurowalne. Zasiadając do Windowsa 8 byliśmy mocno sceptyczni. Jednak po pół godziny frustracji praca z systemem okazała się niezwykle przyjemna i nie odbiegająca od wrażeń związanych z jego poprzednimi edycjami. Ostatecznie uznajemy, że Windows 8 jest zdecydowanie wart uwagi użytkowników i nie ma co patrzeć wstecz i tęsknić za tradycyjnym interfejsem. Warto podkreślić, że sam system jest zdecydowanie szybszy i bardziej responsywny.